Cześć, do naszej redakcji przyjechał, no jak widzicie, Lamborghini Sian. Oczywiście nie ten pełnowymiarowy, ten nieco mniejszy z kolekcji Lego. I będę teraz otwierał to pudełko po raz pierwszy. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli razem, co jest w środku i czego można się spodziewać przy zakupie takiego, no nie ma co ukrywać, niecodziennego, dużego zestawu Lego. Dlatego przez przypadek zupełnie mam sobie nóż, ale tego to użyję za chwilę, ponieważ tu widzicie tylko jak mniej więcej ten model będzie wyglądał po złożeniu, ale samo pudełko jest ciekawe, ponieważ tu mamy pastylny oryginalnego Siana, tu mamy imitację maski, są światła tutaj, nie ma światła. I co jeszcze jest ciekawe, o, tu już możemy zauważyć, to jest koło 1 do 1. Jest koło, sam model ma około 60 cm długości po złożeniu, 3696 części, także jest co gubić i tutaj pokażmy, tylko dla dorosłych. Ok, to wygląda... Okej, okay, nie tego się spodziewałem. Spodziewałem się... Wow, samych klocków. A tu są... takie segmenty. Zobaczcie, muszę wyjąć wszystko. To jest imitacja pokrywy silnika Siana. Dobrze, do tego wrócimy za chwilę. Tu mamy... O, jakie to jest grube! Tu mamy, mam nadzieję, że to nie jest instrukcja, jeszcze tego nigdy nie złożę. Tu mamy dwa takie, to jest instrukcja, dwa katalogi. Całkiem ładnie wydane. No jest też historia. I tu chyba Lego tutaj... Zauważył swój błąd z Defenderem, ponieważ Defender nie miał takiego katalogu, a wcześniej jeszcze Mustang jeszcze miał taki prezentujący mniej więcej historię modelu. Tak będzie wyglądał po złożeniu. A tutaj jeszcze widziałem. Detale. I co ciekawe, Sian ma... Ok, to jest w pudełku numer 1, czyli tym zielonym. Sian ma działające zawieszenie, silnik z ruchomymi tłokami, o ile dobrze pamiętam, plus 8-biegową skrzynię. Tak, w pełni działającą, także jeśli jesteście zainteresowani bardzo mechaniką, to sobie można zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Ok, to jest numer 1. Numer 2. Też instrukcja i chyba dalsza część stoi. Czy to było tylko przebitka? Dobrze, w pudełku numer 5, czyli w tym są drzwi. Dobrze wiedzieć. I to w sumie też, też jest lepiej rozwiązane niż w Defenderze, bo Mariusz chyba narzekał na to, że musiał wysypać wszystkie części, których też nie było mało, i dopiero szukać już w całej tej kupce po kolei odpowiednich elementów, a tu one są podzielone. Zobaczmy, jak to się otwiera pudełko numer 1. Ok. Tak. Są numerki, tak więc nie powinno być problemu, nawet widać już amortyzatory, możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda, jak jest przekładnia, także jest i tarcza hamulcowa, nie będę otwierał, bo na pewno to jest gubię, dlatego tylko wam pokażę, że nie jest tak. W takiej wielkości jest tarcza hamulcowa. Jeszcze tylko z ciekawości zerknę tylko do kolejnych pudełek, czy też tak sytuacja tam wygląda. Aż szkoda otwierać, szczerze mówiąc. Okej,
Okej, okej, są tu. O, to są takie, które można jeszcze zamknąć z powrotem. Tak, tutaj też są normalnie opakowane i z tego co widzę, przewinęła mi się tabliczka Lamborghini. Co ciekawe, przy zakupie Sianu, no każdy zestaw ma indywidualny numer gdzieś w tych elementach, który pozwala na zobaczenie, jak to ładnie ujął producent, dodatkowego kontentu. Jeszcze nie wiem, co tam jest, bo muszę znaleźć ten klocek dopiero, ale jak go znajdę, to na pewno Wam o tym opowiem to dalej. I to w sumie tyle. Chciałbym powiedzieć, że już niedługo zobaczycie efekty pracy na autokucie, ale podejrzewam, że mając 3000 elementów, to nie nastąpi tak szybko.